Czas leciał tak szybko, że nawet nie wiem, kiedy te 673 spotkania są za mną w samej tylko polskiej lidze. Mamy jeszcze występy reprezentacyjne, mamy jeszcze euroligowe, natomiast mówimy tutaj o lidze i to tylko obrazuje, jak czas szybko leci. Zaczynałem w 97, mamy 2.21, zmieniliśmy 30 sekund na 24 i zmieniło się mnóstwo rzeczy w koszykówce i nadal tutaj jestem. Rzeczywiście jest mi niezmiernie miło, że cały czas w oczach trenerów, klubów i sponsorów jestem potrzebnym ogniwem w funkcjonowaniu drużyn i ten rekord gdzieś tam nie jest motorem napędowym na pewno moich poczynień na boisku. Motorem napędowym jest to, że chęć rywalizacji, chęć wygrywania i to jest chyba taka najważniejsza cecha, która charakteryzuje nas sportowców i dopóki gdzieś wewnątrz nas jest ta żyłka taka, która dąży do tego, żeby udowadniać drugiej osobie, która jest naprzeciwko, że jest się lepszym, to się realizujemy. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj możemy siedzieć, rozmawiać o historii, ponieważ jest to coś, co uważam nie powtórzy się za rok, dwa, trzy, pięć. Jest to naprawdę coś dużego, ale tak na dobrą sprawę, jak już powiedziałem, uświadomili to moi koledzy, moja rodzina, ponieważ żyłem tym oczywiście, natomiast nie było to coś absolutnie dla mnie najważniejszego. Cieszę się, że jest to już za mną, że jestem na pierwszym miejscu i no cóż, no, życzyć mi zdrowia i obym jeszcze troszeczkę tych meczów rozegrał. W kadrze byłem, nie wiem, 8 lat, 7, mam policzone gdzieś, ale ponad 170 chyba jest w kadrze. Stres jest zawsze. Ten, kto mówi, że nie ma stresu, to kłamie. Tak na dobrą sprawę trzyma się w staż dwuletni, roczny czy dwudziestoletni. Zawsze jest stres, ponieważ stres powoduje to, czy jesteś świadomy odpowiedzialności, która na tobie ciąży w czasie spotkania. Jeżeli nie byłoby bezstresowo i miałbym to generalnie gdzieś tam, to nie mógłbym występować w drużynie, ponieważ kosztem drużyny bym realizował swoje jakieś tam widzimisię indywidualne i absolutnie ten stres zawsze mi towarzyszy, zawsze jest gdzieś wewnątrz mnie, ale dzisiaj było wyjątkowo, ponieważ byłem świadomy tego, że jest to wyjątkowa chwila dla mnie, dla polskiej koszykówki, dla klubu, dla moich kolegów i przeżywałem to razy dwa. Wczoraj chyba rozmawiałem z Marcinem Malczykiem i kiedyś właśnie tak jak sobie spatrzyliśmy na zawodników, którzy mają 34-35 lat i byliśmy dużo młodsi, zastanawialiśmy się, kurczę, jak to jest możliwe, że taki dziadek jeszcze jest w stanie biegać, w ogóle co on tutaj robi, nie, prawda? A teraz jesteśmy na tym wózku, na którym on był, a jeszcze dodajemy do tego 5 lat, także to jest w ogóle jakaś abstrakcja, ale myślę, że miła, no. To jest olbrzymia część mojego życia i jestem tego świadomy i na pewno muszę nią podążać. Jeżeli chodzi o takie stricte koszykarskie, to na pewno Adam Wójcik znany zawsze był dla mnie takim wzorem, takim numerem jeden absolutnie, nie tylko jeżeli chodzi o potencjał, który prezentował na boisku, ale również ten jego spokój, nawet jego głos powodował, że był dla mnie takim drogowskazem i wiadomo, wspomnieliśmy o koszarze, o Robercie Witce, o masie innych zawodników, z którymi byłem w drużynie, z którymi miałem przyjemność dzielić te piękne chwile, ale również te przykre i jest mi niezmiernie miło, że gdzieś właśnie te największe nazwiska, które się przewinęły w polskiej koszykówce, mogę jasno powiedzieć i szczerze, że są to moi przyjaciele. Biorąc pod uwagę 23 lata, musielibyśmy to podzielić na różne segmenty. Jeżeli chodzi o reprezentację trenera Rulep, jeżeli chodzi o występy euroligowe, to pan Ryszard Krause. Jeżeli chodzi o występy krajowe, to też było paru gości. Także jest to naprawdę masa ludzi, którzy byli ze mną i którzy mnie wspierali. Nie mogę zapomnieć o rodzinie, która tak na dobrą sprawę jest ze mną na dobre i na złe i chyba jest takim
najważniejszym budulcem tego, że w świadomości, że co osiągnąłem, prawda? Bo wiadomo, ja przez te wszystkie lata miałem tytuły mistrza Polski, miałem tytuły Pucharu Polski, super Pucharu i dla mnie były to nagrody, które zdobyłem po drodze. Dla mnie zawsze priorytet był taki, żeby wygrywać i dla mnie zwycięstwa były najważniejsze i zwycięstwa budowały to, jak się czuję, ale ze zwycięstwami przychodziły też trofea i to jest rewelacyjne. Natomiast te trofea nigdy nie były dla mnie takim celem, który za wszelką cenę chciałem dogonić. Dla mnie celem było to, żeby zwyciężyć w kolejnym, każdym spotkaniu i dlatego chyba udało mi się to osiągnąć, coś osiągnąłem, także co więcej. No. Jedno pytanie. Występów jest 673. Nie wiem, czy już miałeś okazję zajrzeć w swój telefon. Będzie więcej SMS-ów? Nie, chyba nie. Ja jestem, chociaż z drugiej strony nie wiem, 673 to bym spędził chyba 3 dni, żeby odpisywać, dziękować tym wszystkim ludziom, którzy mi dziękują. Widziałem, że Łukasz Kolenda napisał, także jest mi bardzo miło, bardzo go cenię, bardzo lubię jego styl gry i miałem przyjemność z nim występować w Treflu i wierzę w niego bardzo, że to jest ciekawy prospekt i na pewno będzie się rozwijał, także wiadomo, rodzina i tak dalej, także jest tego sporo. Marcin Stefański, to będzie też filmik specjalnie dla Ciebie przygotowany, bardzo Ci go polecam. To prawda, że bardzo Ci przeszkadzało jego chrapanie w autokarze? Mi przeszkadzało to, że czytał jakieś gazety szaman na przykład o diabłach i o duchach, także mamy takie fajne zdjęcie, gdzie zrobiłem mu, jak czytał właśnie tego szamana. No, jak się oddycha przez usta, to ciężko nie chrapać, także wiadomo, że... Ale spędziliśmy wiele fajnych chwil i cieszę się, że dostał szansę na realizację siebie w Sopocie i mam nadzieję, że to udźwignie, ponieważ wydaje mi się, że fajnie by było, jakby taki nowy narybek polskiej myśli szkoleniowej gdzieś tam się pojawił i żebyśmy na nowo postarali się gdzieś odbudować potencjał polskiej koszykówki, bo nie wierzę, że w tak dużym kraju jak Polska nie ma talentu. A jaką lubiłeś mówić do Marcina Stefańskiego? No, rapusio. Ale tak między nami najgorsze jest to... Że... Między nami? Do kamery? Między nami. No, że kiedy zawsze się sprzeczaliśmy, to jest przystojniejsze, bo jak tak na niego patrzę, to rapusio, żaba, nieohydny. Ja mówię, no i zrobiliśmy głosowanie wewnątrz drużyny, to jest przystojniejszy. I przegrałem. Robert Wicko opowiedział historię, jak kiedyś gdzieś... Nie, chyba to była kadra jakaś młodzieżowa. I powiedział, że mieliście zakaz wyjścia wieczorem na miasto, a nie chyba jakaś kadra młodzieżowa. I chłopaki zdecydowali, że trener miał gdzieś na końcu korytarz, tak? Wiesz, do czego ja piję? Pewnie wody sobowo. Być może. I co, Filip? Był nasz pomidor. No, a Filip Dylewicz co zrobił? Bo wszyscy wyszli, że tak powiem, po cichutku. Ale Filip Dylewicz, ale jeszcze wrócił, jak to zrobił, bo to zapomniał właśnie perfumu. To o tym mówimy? Miałem zawsze mocne nogi, więc nie był to dla mnie problem, żeby wyskoczyć z pierwszego piętra budynku po cichaczu, żeby trener się nie dowiedział, ale to były piękne czasy. No dobra, ale wyskoczyłeś, co się zorientowałeś? Że się nie popsikałem perfumem. I co zrobiłeś? No wróciłem się popsikać. Ale wróciłeś po schodach? No pewnie tak. Oj, nie pamiętam. Słuchaj, to było 30 lat temu, także mam 25, także mam prawo. Tak, no są pewne niedoskonałości, no nie jestem perfekcyjny, także... Ale wejść można ciszej niż zejść na pewno, dlatego tak sobie zmysłuję. A nie wiem, czy jak się wypsikałem, czy wyskoczyłem znowu, czy zszedłem. Tak powiedział Robi. Nie, że znowu wyskoczyłem. Znowu wyskoczyłem? Nic mi się nie stało, także skaczcie przez okno. Filip, jest strasznie późna pora. Tak jest, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że miałem przyjemność tutaj z Wami być. Dziękuję za nagrodę, dziękuję za wszystko i mam nadzieję, że się I właśnie, to stanie najważniejsza rzecz. Obiecę, że to nie jest Last Dance. Bo to Ci trochę wmawiają ostatnio, strasznie mi się to podoba. Dużo ludzi mi to wmawia, ale fajny też serial, ale bez przesady. Tak, ale tak. Nie w Twoim wykonaniu. No nie. Także zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Wszystkiego dobrego.